Cześć wszystkim, witajcie na naszym kanale Edotacje. Wracamy z tematem młodego rolnika. Trwa obecnie nabór wniosków od 30 sierpnia i ma potrwać do 29 września. No, taki jest plan. Czy będzie wydłużony nabór, tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie dzwonicie do nas, pytacie nas o szczegóły. My analizujemy wasze sytuacje, co dokładnie jest u was, jak wasze gospodarstwo rolne wygląda, jakie macie szanse na otrzymanie wsparcia. Bardzo ważną kwestią są kwestie kryteriów wyboru projektów. No to taka rzecz, którą sprawdzamy od razu na samym początku, czy dany rolnik uzyska minimalną, a może i większą ilość punktów dla tego naboru. Kryterium jest takie, że trzeba uzyskać 7 punktów. Za chwilę o nich wszystkich opowiem. W każdym razie jest tak, że jeśli podczas oceny wniosków okaże się, że było ich złożonych więcej niż jest pieniędzy, no to będą brane pod uwagę te kryteria, a jeśli wnioskodawcy będą mieli taką samą liczbę punktów, no to będzie decydowała płeć. No i panowie, to właśnie panie będą preferowane do otrzymania tego wsparcia. W przypadku, kiedy wnioskodawcy będą mieli taką samą liczbę punktów, będą takiej samej płci, no to będzie decydowała wielkość użytków rolnych w gospodarstwie w okresie wyjściowym, a jeśli w tym momencie jeszcze nie będzie rozstrzygnięcia, no to będzie decydował wiek danego wnioskodawcy, przy czym preferencje są dla osób młodszych. Więc przechodzimy do wszystkich kryteriów w młodym rolniku. Pierwszym z 8 kryteriów, za które możecie otrzymać punkty, jest to, że wielkość waszego gospodarstwa rolnego, a mam tutaj na myśli wielkość użytków rolnych, jest większa niż albo wielkość w województwie, albo wielkość w kraju. Chodzi tutaj o średnią wielkość. Za chwilę powiem, od czego to zależy. W skład gospodarstwa, w skład tych użytków rolnych wchodzą grunty, które są albo własnością, czy współwłasnością z małżonką, czy są też dzierżawione z zasobów Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ale też innych podmiotów, jeśli jest to na przykład akt notarialny i trwa taka umowa dzierżawy dłużej niż 8 lat. W skład tych użytków rolnych mogą też wejść grunty, które są na podstawie użytkowania wieczystego w waszym gospodarstwie. Jeśli chodzi o to, jak te punkty są liczone, no to możesz ich maksymalnie otrzymać 3 w ramach tego kryterium. Jeśli chodzi o wzór, jak obliczać wielkość tych punktów, które zostaną ci przyznane, no to w filmiku pojawia się odpowiedni sposób kalkulacji. I teraz tak, bo mamy województwa, które każde województwo ma określoną średnią wielkość gospodarstwa rolnego, no i mamy średnią wielkość gospodarstwa rolnego w całym kraju. No i jeśli twoje gospodarstwo leży na obszarze województwa, w którym średnia wielkość gospodarstwa jest niższa niż na poziomie kraju, no to odnosimy się do średniej wojewódzkiej w miejscu, w którym prowadzisz działalność rolniczą. Czyli na przykład, jeśli w województwie mazowieckim średnia wielkość to 8,9 hektara, no a w kraju jest to około 11 hektarów, no to twoje gospodarstwo może otrzymać w tym kryterium punkty, jeśli będzie miało powyżej 8,9 hektara. Analogicznie jest ze średnią w kraju, bo w ramach młodego rolnika twoja wielkość gospodarstwa w okresie wyjściowym, tych 12 miesięcy od otrzymania informacji, otrzymania wsparcia, no musi mieć albo średnią wojewódzką, albo średnią krajową, właśnie w zależności od tego, gdzie jest twoje gospodarstwo. No i teraz, jeśli twoje gospodarstwo jest na przykład gdzieś na północy Polski, gdzie te gospodarstwa mogą mieć kilkanaście czy nawet 20 hektarów, no to twoje gospodarstwo minimalnie musi mieć średnią krajową, czyli te około tych 11 hektarów. No i jeśli masz w takim przypadku 12, 13, 14 czy więcej hektarów, no to wtedy możesz naliczyć sobie te dodatkowe punkty w ramach kryterium. Drugim kryterium, za które możesz otrzymać punkty, jest wykształcenie i kwalifikacje rolnicze. Tutaj możesz otrzymać do 4 punktów. 4, 3, 2, 1, 0. No jest taka gradacja. 0 punktów otrzymasz w przypadku, że nie posiadasz jeszcze doświadczenia i kwalifikacji wykształcenia
rolniczego. Mimo to będziesz musiał później takie wykształcenie uzupełnić, bo do tego obliguje cię program Młody Rolnik. 4 punkty otrzymasz na takim najwyższym przypadku, że jesteś doktorem nauk dotyczących rolnictwa, czy masz wykształcenie stricte wyższe, wykształcenie rolnicze. No i w ramach Twojego wykształcenia te punkty są Ci przyznawane. Kwalifikacje oceniane są na zasadzie takiej, że masz doświadczenie w pracy rolniczej. No i tutaj możesz wykazać się umową o pracę w gospodarstwie rolnym, czy też byłeś zarejestrowany w KRUS-ie, na przykład jako domownik rolnika u Twoich rodziców. Czyli od 4 do 0 punktów. My na etapie pisania projektu sprawdzamy dokładnie, jakie masz wykształcenie i ile punktów Ci się należy. Kolejnym kryterium jest to, że gospodarstwo, które przyjmujesz jako młody rolnik, no jest przekazywane Ci w całości. Czyli jeśli rodzice przekazują Ci gospodarstwo, to żeby dostać 4 punkty w ramach tego kryterium, mogą sobie zostawić maksymalnie pół hektara na własny użytek. No, gospodarstwo to musi być później Twoją własnością lub współwłasnością małżeńską. Piątym kryterium, za które możesz otrzymać do 5 punktów, jest udział w krajowym lub unijnym systemie jakości. Punkty tutaj sumują się i na etapie składania wniosku nie musisz być uczestnikiem tych systemów jakości, ale możesz zobowiązać się, że będziesz uczestniczył w tych systemach. I 4 punkty możesz otrzymać za udział w unijnym systemie jakości dotyczącym rolnictwa ekologicznego, a 2 punkty za udział w innym systemie jakości unijnym. 1 punkt natomiast otrzymasz za udział w krajowym systemie jakości. Tych systemów jest kilka i takim najpopularniejszym jest integrowana produkcja roślinna. Są podręczniki, około 100-stronnicowe podręczniki dla poszczególnych upraw roślinnych. No i jeśli będziesz stosował się do tych podręczników, będziesz uczestniczył w szkoleniach, będziesz opłacał również odpowiednią kwotę co roku, będzie Ci przyznawany certyfikat. No, potwierdzeniem uczestnictwa w systemach jakości, czy to takim, czy innym systemie jakości, jest właśnie certyfikat, który musisz mieć aktualny. Udział w tym systemie, w tych systemach musisz zachować do końca realizacji biznesplanu, do okresu związania z celem. Szóstym kryterium, za które możesz otrzymać do 3 punktów, jest to, że wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa rolnego jest większa niż 19,5 tysiąca euro. No, tutaj mamy podobną zależność jak w przypadku wielkości powierzchni użytków rolnych w Twoim gospodarstwie, bo w skład powierzchni, z której obliczana jest wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa, no, wchodzą w ten skład grunty, które są Twoją własnością czy współwłasnością małżeńską, są dzierżawione na takich samych zasadach jak w przypadku liczenia powierzchni, czy też jest to grunt, który jest wieczystą dzierżawą. No, jest również specjalny wzór, za pomocą którego oblicza się ilość punktów. Ten wzór jest w tym filmiku. Przedostatnim kryterium, za które otrzymuje się punkty, jest to, że w Twoim gospodarstwie rolnym jest produkcja zwierzęca. Możesz otrzymać w tym kryterium 2 punkty. I jak liczy się te 2 punkty? No przede wszystkim wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa rolnego może wynikać czy to z produkcji roślinnej, czy zwierzęcej. Tutaj w okresie docelowym, w tym roku docelowym, wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa minimum w 50% musi wynikać właśnie z tej produkcji zwierzęcej. No i tę produkcję zwierzęcą, przynajmniej na tym 50% poziomie wielkości ekonomicznej gospodarstwa, musisz utrzymać do roku związania z celem, czyli do samego finalnego rozliczenia premii dla młodego rolnika. I ostatnim punktem, który możesz otrzymać w ramach ostatniego kryterium, jest Twoja obecna aktywność zawodowa. 1 punkt możesz właśnie otrzymać za to, że jesteś zarejestrowany w KRUS-ie jako domownik rolnika, jesteś uczniem lub studentem studiów stacjonarnych lub też zarejestrowanym bezrobotnym. Jest 8 kryteriów, spora liczba punktów do otrzymania. Ważne jest, żeby było ich minimum 7.
Bardzo ważna jest indywidualna sytuacja każdego z Was. Tych szczegółów w tym naborze jest mnóstwo, trzeba wszystko dokładnie przeanalizować, sprawdzić, za co możesz otrzymać punkty, za co nie otrzymasz punktów na pewno, a jak jeszcze można ten Twój wniosek i biznesplan podkręcić, żeby tych punktów było jak najwięcej. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Piszcie, dzwońcie, będziemy się z Wami kontaktować, będziemy odpowiadać na Wasze pytania, zachęcamy do współpracy. Zapraszamy na www.edotacje.com.pl. Subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.